Dzisiaj mamy problem z tą szybkością internetu. No i Apoloniusz, no ciężka sprawa dzisiaj się szykuje. Telewizja chyba będzie musiała jakoś najwyżej retransmisję jutro w godzinach porannych pokazać. Najwyżej będzie retransmisja. Teraz ci nie powiemy jakie są prędkości, ponieważ mamy no duże problemy z tym obrazem. No dzisiaj nic nie zrobimy. Proszę Państwa, no niemniej jednak zawody będziemy musieli rozpoczynać, no bo cóż, co żeby zrobić, no nic nie poradzimy na to. Jeżeli chodzi o Polaków, to z numerem 16 Adam Bykmaszer, następnie z 36 Mikołaj Jarosław, 42 Wojtek Becker i 45 Janusz Wietrzywalkon. Zawody miały się pierwotnie rozpocząć o godzinie 15, no ale problem był, mgła straszna, teraz nawet jest troszeczkę, ta mgła nie jest taka normalna. Rozpoczyna Jack Szlu, proszę Państwa, te zawody. Może być trochę loterii dzisiaj. Totalny początek sezonu w wykonaniu Amerykanina. No i zobaczymy, czy teraz się poprawi. Dzisiaj jakieś punkty no, może zdobędzie. Bo skok dobry, jak na te warunki. Dość przyzwoity skok. To jest Jack Szlu. Proszę Państwa, Jack Szlu na prowadzeniu 127,5 metra. Generalnie rozmawiałem z Jackiem, mam zamiar porozmawiać z Jackiem dzisiaj po zawodach. No chcę się wytłumaczyć z tej swojej słabszej formy. Myślę, że warto z nim porozmawiać. Myślę, że tak. Ricardo Sedes de Nuclear, Portugalczyk. Ruszamy. No ale powiem ci szczerze, takie erwane transmisje, jakieś takie no trudne sytuacje. Będziemy to wspominać pod koniec sezonu, że tutaj ten konkurs Bierhammer był taki inny niż wszystkie, ponieważ był z problemami technicznymi i wytrzymają go tylko ci najbardziej wytrwali. Tak, ci najbardziej wytrwali kibice Mediamondu. Dokładnie tak, Ricardo Sedes de Nuclear. Ale mimo wszystko jakąś retransmisję będzie można zrobić. Tak, jutro tak, jutro rano. Aha, czyli słyszymy, że jest w miarę okej, okay, dobra. Lecimy dalej, proszę Państwa. Od razu z góry tutaj zwracam uwagę na to, że będą na pewno rwane te transmisje. Na pewno jest ten sygnał przerywany tutaj, jaki dostajemy z Lillehammer. Nie będzie to wyglądać różowo, proszę Państwa. Ondrej Referendalny. Węgier. No, wspominamy jego dobre konkursy w Planicy, ale jak na razie to nie jest ten sam zawodnik. Węgier bez punktów jak na razie i raczej no się i tak to nie zapowiada. Fatalny skok. Referendalny 103,5 metra. Niskie noty, niska nota łączna i żegnamy Węgra. Na pewno żegnamy, ale Węgier przynajmniej taki ma strój trochę podpasowany pod dzisiejsze plastrony, pod dzisiejsze bandy. Będzie taka kampania wyborcza, tak nawet można powiedzieć. Jako, że wybory już niedługo to... Tak, tak jest, Hinkengri. Tak jak mówiliśmy ostatnio, skocznia o profilu mamutów, więc Hinkengri powinien czuć się bardzo dobrze na tym obiekcie. Czy długo sobie nie poleci? No i to widzimy będzie skok słabiutki. Hinkengri jest drugie miejsce w tym momencie. Za Jackiem Szlu. No widzimy, a na czacie dzisiaj naprawdę jest problem. I teraz proszę Państwa, Demir Ayberk. Turek. No to taki zawodnik, który przeważnie ląduje w okolicach punktu K. No w Lachtie raczej tego nie pokazywał. No nie, ale tutaj może pokaże. No nie. Chociaż no, dobry skok. Dobry skok, skok w okolicach punktu K. 122 no, metry. No tylko metr. Metra zabrakło, ale jest wyraźnie za Amerykaninem. Wyraźnie, ale powiem ci, że no nie jest bez szans, jeżeli chodzi o awans do drugiej serii, moim zdaniem. Demir Ayberk, no tylko 19, 19,5. Polak dał 18,5, czyli naprawdę... Naprawdę bardzo poprawny występ Demira. No wszystko tak... Myślę, że skoki ponad 125 metrów będą dawały awans. Możliwe, że tak. Czyli co, Jack Szlu dzisiaj pierwsze punkty? Moim zdaniem tak. No i teraz...
Abdul bin Salih Al Saud. Wczoraj Abdul bin Salih Al Saud 31, niecałych 2 punktów mu zabrakło, żeby wejść do drugiej serii. Szkoda, naprawdę. Z Filipem Vogtem parę przegrał. O 1 metr. Vogt ratował się ile tylko mógł. I udało mu się, no ale to na fukcie takim. Abdul bin Salih Al Saud. No i znowu to bardzo dobrze, ładnie wygląda. Nie, oj nie. Przez moment tylko wyglądało to dobrze, ale 104 metry w wykonaniu. 104 metry, 72,3. No, fatalny no. Przedostatnie miejsce. Po 15,5 przyznali mu tutaj sędziowie. Kanadyjczyk był bardziej łaskawy, dał mu 16. No ale to za mało, to za mało. Żeby Abdul bin Salih Al Saud dzisiaj mógł liczyć. No jutro, gdyby jutro tyle skoczył na zawodach na tym mniejszym obiekcie, no to... Mógłby walczyć o zwycięstwo. Człowiek, oczywiście. A teraz jeden z tych ulubionych zawodników naszego stałego widza Putinowa, Dalana Pierre Alligator. No, tutaj życzę mu z całego serca, żeby szedł do drugiej serii, no ale to tak chyba na szczęściach się tylko skończy. Dalana Pierre Alligator. Znaczy tutaj nic wielkiego nie zdziała. Będzie najkrótszy skok chyba w konkursie. No, ale tym razem przeskoczył napis Lillehammer i to wyraźnie. 98 metrów. Dalana Pierre Alligator. 63 punkty. 63 punkty łącznie, 3 razy po 16, niziutka nota, ostatnie miejsce Suazyjczyka. Za chwilę na belce pojawi się Białorusin Bolesław Lisowski. Też nie zachwyca, znaczy punktów w tym sezonie to nie spodziewamy się w jego wykonaniu. Widzimy, mamy znowu krótką przerwę. Mocny wiatr boczny wieje dzisiaj w Lillehammer. No i skoków takich jak we wczorajszym konkursie to na pewno nie będziemy oglądać. Oj nie. Proszę Państwa, jesteśmy Państwu winni informację, kto jest rekordzistą tego obiektu. Na ponad 147 metrów wpłynął tutaj Wojtek Becker. Szkoda, że tego nie pokazał w ostatnich zawodach, że tutaj czuje się dobrze. Bolesław Lisowski teraz. Bardzo dobrze się ułożył Lisowski. No Lisowski, proszę bardzo. To może być... Drugie miejsce. Tak jest. Tak. To mogą być punkty dzisiaj. No, a bardzo jak... dobry skok. A jak nie, to bardzo niewiele może zabraknąć tych punktów. Bolesław Lisowski. No bym się tego nie spodziewał po nim. Panie Bolesławie, coś pan zrobił? Zaskoczył nas pan. Zobacz. Dobrze na progu. W powietrzu jakieś makabry, jeżeli chodzi o technikę, nie było. No trochę... Poderwał może te narty za mocno, ale nie wygląda to źle. Naprawdę dobry skok. Do niczego specjalnie się nie można przyczepić. No trochę technicznie tam jest taki surowy, można powiedzieć, tak się mówi. Surowy techniczny zawodnik. Bolesław Lisowski. Jack Schlu przed Bolesławem i Demirem Ajberkiem. Tych trzech zawodników z jakimiś tam szansami na awans jest. Jack Schlu z dużymi. Bolesław Lisowski średnimi, Demir z małymi, a pozostali bez szans takich. No, tak to wygląda. Paweł Sparisawiewicz. No Paweł, ten drobny przedsiębiorca, który próbuje swoich szans w skokach. I już w górę Paweł. Dobrze się ułożył Paweł Sparisawiewicz, to może być dobry... Nie, to nie może. Słabiutki znaczy, skok, 108 to mógł być dobry skok, no nikt mu tego nie odmówi. Nikt mu tego nie zawierzy, to mógł być dobry skok. 108,5 metra zaledwie. Jest. Piąty Paweł Sparisawiewicz. No dobrze, proszę Państwa. Paweł już jest, można powiedzieć, może się szykować na konkurs jutrzejszy. A teraz będzie pas netnej ziemia. Argentyńczyk, lubisz pasa netnej ziemię? Już mnie o to pytałeś. A, lubisz, tak? To jeszcze raz pytam, lubisz czy nie lubisz? Powiedzmy, że tak. No to dobra. No to teraz pas netnej ziemia. Argentyna. Powoli ci zawodnicy egzotycznie będą nam się kończyć, ale mocno w górę wyszedł. Oj, fatalny ziemia. Skok, fatalny skok, no. Chyba najkrótszy. Chyba tak. Nie, nie 101 jeden metrów. Czyli Dalana Pierre Alligator nie spadnie z miejsca ostatniego. Nikt mu tego nie odbierze. Nikt mu tego nie zabierze. Dalana Pierre Alligator. No on przegrał tylko 1,5 punkta metra z Ricardo Sedesem de Nuclearem. Proszę Państwa. No i teraz wesoły Stasik, Stanisław Ostapczuk. Zaskakuje mnie jego taki brak formy. No właśnie. Brak punktów w tym sezonie. No bo on w 30 zawsze tam gdzieś się wciskał. No może teraz będzie jakiś lepszy skok ponad 120 metrów. Chociaż nie. Rwany strasznie, słabiutko. Oj, słaba forma. Słabo, wesoły Ostapczuka. Stasik. 116,5. 101,3. Łączna nota. Noty w granicach 18-17,5 punkta.
i miejsce czwarte bez szans na awans. Absolutnie tak. Stasiek Ostapczuk, czwarte miejsce. I teraz Kim Ho No. Kora Północna. Kora Północna. Tam już wygrał dwa konkursy. Tak. On tam mówi się, że pewniak jest do zwycięstwa. No i zobaczmy. No. Ojeju! Ojej. Kim Ho No. Duże problemy. 92,5 metra. 46 no kompromitacja. Niektórzy więcej dostają za same nopy. No, fatalnie. Fatalnie skoczył teraz Kim Ho No. Za chwileczkę zobaczymy, co on tutaj zrobił źle. No, właściwie to cały skok trzeba puścić, jeżeli mamy mówić, co zrobił źle. I to właśnie zrobimy. Przynajmniej dostał ładne ujęcie Kim Ho No. No, jakoś to wygląda. No, tutaj gdzieś za progiem się zupełnie odbił. Spóźniony niesamowicie skok, a potem wyglądał strasznie rozpaczliwie. Fatalnie ale to wyglądało. Dziwna pozycja. No ale przynajmniej Lillehammer przylecie. Napis Lillehammer. Niewiasko, napis. Napis, tak. Kim Ho No. Proszę Państwa, na miejscu ostatnim, czyli Dela Napier Alligator dzisiaj ostatni nie będzie. No nie. No nie. I Kun Gao Kao. Postać już bardzo rozpoznawalna, jeżeli chodzi o puchar Mediamondu i Kun Gao Kao, powiedzmy. Dodaje wiele kolorytu do tej stawki. No. I zobaczmy, Chińczyk bardzo dobry skok! Żeby on normalnie leciał w tym powietrzu, nie w tej dziwnej tej pozycji, tak. To mogłoby być naprawdę daleko. 122,5 metra, tylko duża już strata punktowa, jednak jest 4 punkty straty do Iberka. Kun Gao Kao. Czemu Ukraina nie startuje? Ukraina nie startuje, ponieważ ona ma problemy. Ma problemy finansowe, no ale ja widzę tutaj naprawdę ogromne dyskusje dzisiaj na czacie. Proszę Państwa, i to teraz na rozbiegu. Teraz na rozbiegu Boris Dartowski. Następca Mira Zagrawskiego, oby nie całkowicie jego następca. Nie poszedł w ślady Mira Zagrawskiego. Nie chciał powtórzyć jego historii. No teraz zobacz, całkiem dobrze leci Dartowski. No nawet na granicach 120 metrów. Nawet 118 fut 17, ale też już żegnamy Bułgara. Tak, Dartowski już jest poza konkursem, ale ładny ma kombinet. No, taki. Jaki to kolor jest? To jest proszę ciebie taki. No taki błękitny trochę. Taki błękitny w taki. Morski taki. No, morski taki, jak te, jak pokrywy Royality Line. Proszę Państwa, Gary, Royalty Line, polecamy. A więc na którym miejscu Dartowski? Na piątym. No, chyba też bez szans. No 102,3 punkta, no to raczej. No. A teraz sprawca dużej niespodzianki z wczorajszego konkursu. Niko Polychronidis, który wygrał parę z Kobe Kobim. No, kto by się tego spodziewał, ale Kobe Kobi naprawdę skacze na razie żenująco. Polychronidis teraz. No, no i może znowu będą punkty. Oj, bardzo świetny dobry skok! Skok Niko Polychronidis, brawo! 126 metrów, no i proszę! 19 i niewielka strata do Jacka Shlu. No. Niecałe 3 punkty. Będzie chciał złapać Jacka Shlu w drugiej serii. Możesz na partyjne układy. Lista numer 7. Proszę Państwa, tak między nami. Niko Polychronidis jest na miejscu drugim, numer 15. Jack Shlu pierwszy. I Polychronidis jest szansami też dużymi. Też dużymi. Myślę, że powinno mu się to udać. Ta dwójka na pierwszych dwóch miejscach myślę, że na pewno będzie w drugiej serii. Tak. I teraz, proszę Państwa, przychodzi taki moment konkursu, kiedy przychodzi nam do głowy taka myśl, no, pora na zmiany w czołówce. Skąd to się bierze? Ano stąd, że na belce. Pierwszy Polak, Adam Bykmaszer. Adam Bykmaszer, no musiał się zwalniać z pracy dzisiaj na te konkursy. Ruszał Adam Bykmaszer. No, Panie Adamie! Wszystkiego najlepszego, Panie Adamie. Całe dwa punkty w klasyfikacji generalnej ma dobrze Adam. Leci Adam Bykmaszer. Dawaj Adam, ciągnij. Ale to będzie słabiutki skok. Poniżej 120 metrów. 119 metrów. Ach, 108,8 i też chyba druga seria bez Polaka. Dzisiaj Adama Bykmaszera w takim razie już w drugiej serii nie zobaczymy. Jedynie gdzie będziemy mogli go zobaczyć to Millennium, proszę Państwa. Składy macherskie. Millennium. Adam Bykmaszer jest na miejscu szóstym, Kun Gao Kao, Demir Ajberg, Bolesław Lisowski, Niko Polychronidis i Jack Shlu są przed nim. I teraz proszę Państwa, Wimo Wipko Lekan Stałe. Estończyk z potencjałem, ale no to już nie jest ta forma jak 4-5 lat temu. Już nie jest ten sam zawodnik.
Ale wciąż potencjałem Wigmowi Kolekan stałe, no wyciągnął ten skok. Widać u niego już ślady takiej podeszłego wieku, no, jak na zawodnika, ale no skok dobry, 120. Dobry, mamy zmianę lidera, Wigmowi Kolekan stałe, no pociągnął. Pociągnął mocno ten skok. Bo wyszedł bardzo nisko z progu Wigmowi Kolekan stałe, no ale... Były problemy po wyjściu z progu. W powietrzu przede wszystkim. Ale jednak doświadczenie swoją rolę odegrało tutaj. Świetny skok Estończyka, no i chyba będzie ta druga seria pewna i kolejne punkty. Na razie ma ich bardzo niewiele na koncie. No za chwilę OVIP jasne i też dosyć słaba forma Czecha w tym sezonie. Niczego wielkiego nam nie pokazuje, a wiemy, że stać go na dobre skoki. Jednak poprzedni sezon także nie rozpoczynany przez Czecha najlepiej. Potem ruszył z tą dobrą formą mniej więcej od konkursu w Oberstdorfie. OVIP jasne, reprezentant Czech, jedyny reprezentant Czech. Odszedł w powietrze, OVIP jasne, nisko nad skokiem, no i słabo. Słaby skok, 124 metry zaledwie, no i no, piąte bez miejsce. Rewelacji. No, czekaj, nie wiem, czy to może dać awans do drugiej serii. Może dać, ale czy da, to nie wiemy. OVIP jasne, jest piąty. Proszę Państwa, no i teraz od tego momentu będziemy już wypatrywać tych zawodników, którzy będą wchodzić do drugiej serii, od tego skoku co jeden zawodnik z czołówki będzie wchodził do drugiej serii, proszę Państwa. No a teraz, no kto by się spodziewał, że z takim numerem będzie skakał Kobe Kobi, z numerem 19 zwycięzca letniego Media Mundu. Taka nienegatywna niespodzianka tego początku tego sezonu. Słabe skoki, przegrana para z Polichronidisem wczoraj. I proszę Państwa, no właśnie. Jak Kobe Kobi zareaguje na tą wczorajszą taką, no, osobistą porażkę. Proszę Państwa, no fatalny skok Kobe Kobiego. Zobaczmy w odtworzeniu, co się stało z reprezentantem Japonii. No co się stało? Słaba forma po prostu na początku tego sezonu. To jest fatalna forma Kobe Kobiego, zobaczmy. Wyjście z progu, no w tym skoku wszystko było źle. Za wczesne wyjście z progu, potem już tego nie potrafił skorygować, co mnie dziwi. Fatalnie. Technicznie Japończycy są świetnie wyszkoleni. Ale... No widzimy, zupełnie są bez formy. No tutaj Noriaki Kasai będzie miał zagwozdkę, jak tu przygotować tą dyspozycję na nadchodzące Mistrzostwa Świata. Ma jeszcze sporo czasu, bo to już... To dopiero w lutym, tak? Tak jest. 4 miesiące na doprowadzenie wszystkiego do stanu normalnego. Tak, proszę Państwa, jak mówiliśmy, no są te problemy techniczne. Niestety w dniu dzisiejszym są duże problemy techniczne, no i no nic na to nie możemy poradzić. Takie dostajemy tutaj w dniu dzisiejszym te serwery, które udostępniają nam internet. No i, ale teraz powiem Państwu, że mamy podgląd na czata, więc będziemy mogli z Państwem na bieżąco rozmawiać. Putinow jest obraz, zgadza się. Proszę pisać, my będziemy na wszystko odpowiadać na bieżąco. Tuomas Jesonen, pierwszy z Finów. Nie dziwne, że na razie jest najsłabszy, bo najsłabiej skacze. Taka zależność dziwna. Najsłabiej skacze, więc są słabsze. To może teraz być dobry skok. No Tuomas i to może być zaprzeczenie twoich słów. Dobry skok! Obejmie prowadzenie Fin czy nie? Tak, objął prowadzenie, ale Tuomas niewiele. Tuomas Jesonen, proszę Państwa, 130,5 metra. No i mamy pierwszy skok powyżej 130 metrów. Bardzo dobry skok. Bardzo dobry skok. Jesonen na pewno będzie w drugiej serii. No i jakby chciał właśnie, tak jak powiedziałeś, mi na przekór zrobić. I Putinow stwierdził, że Jesonen nie skoczy. A jednak 130,5 metra, pierwszy skok powyżej 130,5 metra, no, dobrze wylądowany. No to przyzwoite po 18,5, 19 punktów i prowadzenie. Nie ma się przyczepić. 1,3 przed po tych skokach w Planicy czy w Gapa, myślałem, że to będą lepsze skoki. No i teraz 128 metrów, jakby się powoli rozkręcał. No. Swister. 128 teraz, Stasiek. Pseudonim Bohater Westerplatte, tak oni mówią o Stanie Swisterze. I na czwartym miejscu jest reprezentant Australii, przed nim Jack Schlu, Lekan Stałen i Jesonen. Do drugiej serii na razie wchodzi trzech zawodników, czyli Jack Schlu jest ostatni, no i będą pierwsze punkty dla reprezentanta Stanów Zjednoczonych. I teraz albo Stan Swister, albo Mario Merkel w drugiej serii się znajdą. Osobiście, no ciężko mi powiedzieć, który z nich. Merkel przeplata te dobre skoki słabymi próbami. Nawet bardzo słabymi. Dobry skok, dobre wyjście z progu, leci wysoko Merkel. Ładnie. I kto wchodzi? Chyba Swister. Stan Swister. Tak jest. Stan Swister. Brawo, brawo, brawo Stan Swister. Są kolejne punkty.
Szósta lokata, Mario Merkel. Ja myślę, że Austriak też dostanie się do drugiej serii. Tak, myślę, że tak. Mimo wszystko są zawodnicy, którzy jeszcze swoje skoki zepsują. Tak przynajmniej mi się wydaje. Tuomas Jessonen prowadzi po 22 zawodnikach. Jeszcze dwóch zawodników i będziemy mieli połowę stawki. Bondewin, Raitsi-Gervin. Ruszył Raitsi-Gervin, dosyć sprawnie te zawody nam mijają. Raitsi-Gervin też słabiej niż się można było spodziewać na altera. Rozcięło w dół, Raitsi-Gervin z też problemami, no. Tam jednak coś musi przeszkadzać, ten boczny 124. Wiatr. Widzimy 1,3, 1,4 metra na sekundę. No to może być problematycznie zawodnikom. No właśnie. No właśnie, widzimy teraz. Raitsi-Gervin na miejscu siódmym, proszę Państwa, a więc w tym momencie pięciu zawodników i Niko Polychronidis, proszę Państwa, wchodzi do serii drugiej. Brawo! Brawo dla reprezentanta Grecji. No jest trochę progresu w tych skokach Niko Polychronidisa. Tak, no jeżeli zacznie już punktować tak regularnie, no to będzie to dobrze wskazywać na formę Greka. No i sam się pewnie będzie dobrze czuł. Miałem okazję rozmawiać z Nikiem przed tymi zawodami. Powiedział mi, że jego celem jest zająć miejsce w 20 na Mistrzostwach Świata. To jest ambitny cel, ale myślę, że mi to stać na to. Myślę, że to jest cel do zrealizowania. Oczywiście. Shingis Musashimaro, proszę Państwa. Ta rewelacja, jak tutaj powiedzieliśmy już o tym zawodniku, ale nie pokazuje tego zupełnie. Zimą spóźnione skoki, kolejne fatalne skoki Japończyka. Shingis Musashimaru, proszę Państwa. Fatalny skok. 105,5 metra, 17,5, 17,5, 18 i daleka 18 pozycja. Niestety, proszę Państwa, od wczoraj jest taki problem z tym internetem. Za tydzień na pewno tych problemów nie będzie, ale tutaj Lillehammer, no niestety, ale trzeba to przecierpieć, trzeba to wytrzymać. Szkoda, szkoda, ja też żałuję, ale nic nie poradzimy. Nic nie zrobimy, więc musimy komentować, zajmiemy się tym, do czego nam tutaj nas przydzielono. Dzięki Musashimaru. Fatalne! Katastrofalnie, albo fatalnie to tak nawet nie jest tak źle. 105,5 metra. 105,5 metra. No, prawie przegrał tutaj z Abdulem bin Salidem Al-Saudem. No, jeden punkt. Odmieniłem to. Dobrze, nie było tak źle. Ale przegrał na przykład z Pawolem z Parisa w Biewiczem. To też tak zawodnicy z podobnego poziomu. A czyli, proszę Państwa, to znaczy, że Mario Merkel do drugiej serii wchodzi, a teraz wejdzie być może kolejny Austriak, jeżeli przeskoczy Bondewina Raitsi-Gervinego. Bastian Szoriara też nie pokazuje tutaj nic wielkiego w tym sezonie. Z takimi dużymi problemami po wyjściu z progu. Dziwne przyruchy, no, ale, i skok krótki. Będzie w drugiej serii, tak jest, szósta lokata. Ja nie wiem, czy to nie jest nota ex aequo. 119,1 razem z Merkelem? Tak jest! Tak jest. Szoriara i Merkel skoczyli tyle samo, nota taka sama. I proszę Państwa, dwóch Austriaków w takim razie w tym momencie do drugiej serii wchodzi. I Merkel, i Szoriara. Raitsi-Gervin czeka. I albo on, albo Frigorifico. Frigorifico natomiast to jest moim zdaniem, powiem Ci szczerze, Apoloniusz, takie raczej pozytywne zaskoczenie. No, naprawdę świetne skoki Szwajcara, no i tak można już o nim mówić, że to może być następca Grega Mana. No, choć Grega Mana to na pewno czeka, za dwa lata wrócić. Frigorifico, no i kolejny świetny skok. Będzie dobry skok. Świetnie, brawo, brawo. No i są punkty. Pięknie znowu. Pięknie Frigorifico. 127 metrów, czwarta lokata i zobacz, jakie świetne noty. 20 nawet się pojawiła, no. Norwega. Brawo, brawo i jeszcze raz brawo, Frigorifico. Po raz kolejny. Wciąż problem. Nic na to nie poradzimy, proszę Państwa. Frigorifico. Może retransmisja będzie jutro lepiej wyglądać. Tak, retransmisja na pewno będzie lepiej wyglądać. I czwarta lokata. Czwarta lokata Frigorifico. Jack Schlu, trzeci. No, czyli dzisiaj Jack Schlu, no znacznie lepiej się spisuje, jak widzimy. Problemów ciąg dalszy. Jesteśmy ponownie, proszę Państwa. No dzisiaj, no jak mówię, tak to będzie wyglądać. Tak to będzie wyglądać. Woldemar Smelbardis. No, bardzo pozytywnie, no, ten zawodnik zaskakuje. 19 lokata ogólnej klasyfikacji. Woldemar Smelbardis, to będzie dobry skok. To będzie bardzo dobry skok. To no jest i świetny! No. Czemu on tak wysoko lądował? 15,5-20. No to dobre, ale to jest, stracił na ten co najmniej 2-3 metry. On się może przestraszył. Może się przestraszył ten, jak ostatnio powiedziałem, bobsleisty brat.
brat bobsleistyczny, można powiedzieć, Valdemar Smelbardis. Bardzo dobry skok reprezentanta Norwegii. O. Dobrze, ale tak mu to noga zdjęło. Strasznie dużej wysokości spadł Smelbardis, ale mimo to wysokie noty, 22 razy. 19,5, 19, 19, no brawo. Brawo. Pewny miejsce. Awans. Pewny awans, aczkolwiek na własne życzenie jest piąty, a nie na przykład trzeci bądź drugi. Dalej cały czas czeka Reitzigerwin na awans. Teraz może da mu to Jerome Helweru, ale chociaż jak mam być... Właśnie nie wiem, nie wiem. Myślę, że tu trzeba, możemy się spodziewać takiego solidnego skoku pod 125, może trochę dalej. Dalej będzie. Albo jeszcze dalej. Dobrze, oj, chociaż tam problemy trochę miał Reitzigerwini. Ósmy. Helweru, przepraszam, po 18 jest, noty. Jest przed Holendrem i jest w drugiej serii. Stylowo nas Jerome Helweru nie powalił, ale jest przed Reitzigerwinim. Reprezentant... Helweru, reprezentant Francji. A więc, proszę Państwa, kolejny zawodnik w drugiej serii się pojawia, to jest Jerome Helweru. Czeka Bon Devin Reitzigerwini. No i teraz tu już te takie są nazwiska, no że... No... Ciężko się spodziewać, żeby tutaj ktoś skoczył słabiej. No ale na przykład Filipe Vogt jest kandydatem na to, no bo wiemy, że on potrafi naprawdę zepsuć skok niemiłosiernie. Filipe Vogt! Dziwnie. No ale nie zepsuje teraz. Dziwnie jak się o nim tak mówi, bo w tamtym sezonie skakał równiutko pod linijkę. No i... Dobrze. Czy zmiana na prowadzenie? Tak, tak jest! 130,5 metra. Wysokie noty Vogta. 131 łączna nota i jest prowadzenie. I brawo. A więc mamy, proszę Państwa, na prowadzeniu reprezentanta Austrii. Dobrze, dobry skok. Chociaż powiem Ci szczerze, no to mimo wszystko to chyba nie jest odległość, z którą dzisiaj będzie można na Lisgardsbakken wnosić rękę w geście triumfu w konkursie. Myślę, że tutaj trzeba będzie skakać pod 135 albo nawet i dalej. Czy te warunki dzisiaj są naprawdę nie najlepsze? Oto jak tutaj walczył Filipe Vogt, ten skok dobrze wylądowany. Wczoraj Riku Pika Antalainen, przecież 143. Tak jest. No takich skoków dzisiaj nie będziemy oglądać, ale skoki no... Te 135 metrów myślę, że parę razy zobaczymy. Tak, może teraz Muche Harata, no broni honoru japońskich skoków, bo Japończycy, wszyscy, którzy do tej pory skakali, czyli no dwaj dokładnie, odpadli już z rywalizacji. Może Harata weźcie, przełom. Dziewiąta pozycja. Pokażemy Państwu ten skok odtworzenia, no bo Państwo zasłużyli za to, że są na czacie. No ale niestety, no trudno dzisiaj będzie to wszystko oglądać, Muche Harata. Ale nie ma co się tego powtarzać, no bo to już powiedziane tyle razy, że nic nie poradzimy. Muche Harata 125 metrów w drugiej serii będzie, no ale na niskiej pozycji reprezentant Japonii. Coś ten Noriaki Kasai musi zmienić. Musi zmienić, bo początek naprawdę wygląda katastrofalnie. Yuko Sandokansa. Kolejny reprezentant Finlandii. Dobre skoki, dobrze się prezentuje na początku tego sezonu. Wysoka wysoko wyszedł w powietrze. Yuko Sandokansa, bardzo dobry skok! Brawo! Skok na trzecie miejsce. No. Yuko Sandokansa, myślę, w okolicach 15 miejsca powinien się kręcić. 56,5 punkta za noty. I dobra nota, łączna 128,2, trzecie miejsce. No. Ex-aequo z Bimowi Kolekanstawenem. Dwóch Finów jest teraz w czwórce. A nawet w trójce, można powiedzieć. Trójka składa się z czterech zawodników. No. Na co tu chodzi, no? Ciekawe, sześciu Polaków w pierwszej trójce. Tak, sześciu Polaków w pierwszej trójce. A za chwilę kolejny film może dołączyć, Juho Kutanen. Ten Juho Kutanen też naprawdę robi pozytywne wrażenie. Zobaczymy, obstawiam, że naprawdę może tutaj być naprawdę długi skok Juho Kutanen. Trochę spóźnił. Spóźniony skok to nie będzie dobry skok. Płasko strasznie leciał. Jednak! Dobry skok! Trzecie miejsce. Ta! No widzisz, jednak może niedługo będzie nowe określenie wyciągnął jak Kutanen. Juho Kutanen. Nie ma już Łoniakiego, ale jest Juho Kutanen. Spóźnione to wyjście z progu. Spóźnione wyjście z progu i bardzo widać, widzimy to bardzo agresywnie. Od razu przyjął taką agresywną sylwetkę w locie. No i to przyniosło rezultat. 130,5 metra i trzecie miejsce. I powiem Ci szczerze, jak obserwuję tego Kutanena, no to wydaje mi się, że to może być naprawdę w przyszłości bardzo dobry lotnik. Czy taki jak Riku Pika Antalainen? Tego nie wiem. Aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli będzie potrafił takie agresywne pozy w locie przyjmować, to będzie mógł się naprawdę liczyć. Tymczasem Kutanen jest za Jesonenem i Filipe Vogtem. A teraz Sawyer Lokero. Nie wszedł wczoraj do drugiej serii.
przegrał parę z Yuko-san do Kanso, ponieważ no, zaliczył upadek. No właśnie, upadek na odległość chyba 135,5 metra. No i teraz Sawyer Locero myślę, że się tu zrehabilituje, będą punkty przede będą wszystkim. 127,5 metra, Locero jednak troszeczkę... No tak, tutaj Putinow ma rację, że wyciągnął jak nijaki, jest jednak kultowe, to prawda, Putinow wie wszystko, to jest chodząca encyklopedia, jeżeli chodzi o Puchar Media Mondu, Sawyer Locero, tylko nikt nie wie, kim jest Putinow, kim jest Putinow, to jesteśmy w stanie zapłacić reklamą na banerze za to, gdy nam powiecie, kim jest Putinow. Sawyer Locero tymczasem na miejscu szóstym, ex aequo z Jackiem Szlu, a teraz Georgi Szpet. Georgi. No. Jak to mówił o nim kiedyś niejaki Sebastian Szczęsny. Szpet troszeczkę słabo tak zaczął ten sezon, poza dziesiątką. A teraz będzie liderem? Oj nie. No chyba nie. Chyba nie, słabe noty. Trzecie miejsce, oj, osiemnastka nawet. Ale skąd jest najdłuższy? To 31 metrów. No widzimy tutaj na notach trochę potracił. Stracił na notach Georg Szpet. I proszę państwa, no straty nie są duże, 1,6. 1,6 Georg Szpet jest za Filipe Vogtem. A o 1/10 uległ Tuomasowi Jessonenowi Kutanenzanim o 0,4. Adolf Stalinsberg teraz. No nie jest to rewelacyjny początek w wykonaniu Adolfa, aczkolwiek wiemy, no gdzie on się czuje lepiej. No to świetny lotnik. Tak, świetny lotnik. Świetny lotnik, nie ma co o czym mówić. Adolf Stalinsberg, no ale ta skocznia powinna mu pasować. Ale warunki już chyba nie bardzo. Ale warunki już nie bardzo. No i spóźnił minimalnie ten skok, ale wiemy, znamy jego doświadczenie i potrafi wyciągnąć ze wszystkiego. Wyciągnie zawsze i wszędzie Adolf Stalinsberg. No. I dobry skok, jest drugie miejsce Adolf Stalinsberg, no ale jeszcze no najlepsi przed nami. Najlepsi przed nami. Dobry skok Stalinsberga. Kim jest Wojtek Schiller? No też się wiem. Zobaczmy jego noty, bo szczerze mówiąc nie zobaczyłem, nie dostrzegłem tego. Chyba nie najlepsza. 130,5 metra. Ale nie ponownie ten sam, taka sama odległość. Chyba czwarta. Chyba tak, 130,5, tak? Tak. No. Noty, no nie, dobre 19, noty. 18. 56,5 punkta za noty. No i równo 130. I Adam Stalinberg jest drugi, tylko jeden punkt traci do Filipa Vogta. Czwarty skok 130,5 metrowy. Tak jest, proszę państwa. Magnes. Magnes, no. Jeszcze Magnum. To Adolf Stalinsberg. No właśnie. Temu Adolf poszedł do Magnum. Przepraszam, a teraz Mikołaj Jarosław. No, Mikołaj. Powtórz nam tutaj Lachti. Na to czekamy, Mikołaj Jarosław. Dobrze. Dobrze leci Mikołaj Jarosław. To będzie jednak słabo. Ja lubię tych jak z tych słów, tak komentujesz z takim napięciem ten skok i się okazuje, że to jest... No bo dobrze leciał Mikołaj Jarosław, no powiedz mi, że nie. Powiem ci, że nie, bo to bardzo pasywnie wyglądało. Bo nie chciałem ci wchodzić w słowo, są kulturalne. I zobacz, widzicie, jakie podniesione narty. Dużo wytracił na tym prędkości. Ale ja tak się pasjonowałem, bo ja myślałem takie otuchy, takie płyn! Płyn, tak? Płyn. Pchamy. Pchamy! Pchamy, ale nie dopchaliśmy go. To my też możemy coś tak mówić, wiesz co? A to skoczka nie można pchać, żeby tak może by tak w górę go, czy co możemy zrobić tak? No to wyjdzie w praniu, wiesz? Wyjdzie w praniu, no. Bo tak już mówić, leć Adam, leć, to już nie to samo. Szczególnie, że chyba Adama żadnego sztabce nie mamy. A Bykmaszer. A tak, jest, przepraszam. No, a teraz tutaj Wojtek Schiller, jakiś taki coming out nam proponuje. Czy chcecie przejść o przerwę prawdą? No oczywiście, że chcemy, Wojtek Schiller, jak najbardziej chcemy. Tutaj już nie od dziś się znamy, nie od dziś wspólnie te konkursy oglądamy, pasjonujemy się, interesujemy, spędzamy wspólnie czas, bawimy się wspólnie. Rudolf Becker dobrze ostatnio. Tutaj widać, dobrze czuje się na Lisgardsbacken. Za chwilę będziemy zaczynać dziesiątkę skoków. Jeszcze dwóch zawodników. A i krótko Rudolf Becker, no proszę bardzo. O 24 metry. To on nie wchodzi w tym momencie. No na razie nie ma go w tej serii. Ależ ja cię kręcę. Rudolf Becker. Patrz na Bolesław. Czekaj. Lisowski jest, nie wiem, jeszcze nie ma. Poczekaj, no wchodzi...
trzeba przejść 18, prawda? Czyli wchodzi w tym momencie 19 zawodników, bo zostało nam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, czyli 19 wchodzi, czyli Bolesław Lisowski jest z drugiej serii. Tak, ale nie mamy dwóch Polaków jak na razie, żadnego Polaka w drugiej serii. Proszę, a co ty powiedziałeś tutaj dzisiaj, że nie spodziewamy się punktów dla Bolesława Lisowskiego w tym sezonie? No przeproś go teraz. Dlaczego? No przeproś, no bo posądziłeś go o to, że on nie zdobędzie punktów, a on jest w stanie zdobyć punkty. Ja tylko tak analizowałem, no, tak dywagowałem. Patrz, żeby ciebie nikt nie przeanalizował. Analizuję. No właśnie. Jestem 11 lat, w naszej 5-5-5. No, Fajtek się już. Dobra. Idźmy dalej. Idźmy dalej, Jarny Karner, ale podpadłeś mi się do Lisowskiego, tak? Obraziłeś. No. To jutro sam opowiada wszystko. Nie, może nie. Arne Karneral! O Jezu! Jeszcze coś z tego ugra, nie ugra. Nie ugra punktu. Coż też ten on tam, no ten, zrobił. 26 bez punktu. Lekker będzie w drugiej serii, ale Arne Karneral! Co on zrobił? Rzucił się za mocno, ojeju. No i całe szczęście, że to nie był w powietrzu żaden Alex Uncle Window, czy Senior, czy Dalana Piera Ligator. To by się mogło źle skończyć. No, Arne Karner i tak całkiem dobrze wyciągnął z tego skoku. Ale w drugiej serii go nie będzie, więc tam pewnie tak Ewind Branner Jedberg siedzi na tej swaszeń i tak myśli sobie, a dobrze. Dobrze, nie wybraliście mnie. Ale i tak nie wystartuje w tym sezonie. No właśnie, dokładnie tak. Becker jest w drugiej serii, proszę państwa. Rudolf Becker. Ściągnie nam ta seria jak jakiś tosieniec. Dlaczego? Dla mnie właśnie strasznie szybko mija. Sulim Saminorej ruszył. Zaczniemy, to jest modne na sukces. Dobrze, Saminory, wysoko. Oj, to może być zmiana lidera. Nie. No nie, ale. Zepsuł skok w tej drugiej fali. 129 metrów. Sulim Saminory. Ludzi nam ubywa. Ubywa nam ludzi, no bo tutaj te problemy, więc nie ma co się dziwić, proszę państwa. Sulim Saminory. W tym momencie jest na miejscu 8. Ale te różnice, zobacz. Sulim Saminory bez problemu może powalczyć jeszcze o zwycięstwo, no bo to jest raptem 3-2. Jakie dopiero się zaczyna pierwsza dziesiątka klasyfikacji generalnej? No, zwana ekstra klasa. Jaka Debilak? No to już są nazwiska uznane. Mimo, że Debilak skacze no, po raz pierwszy zimą, to on już sobie tę renomę zdążył wyrobić. Jaka Debilak? Oj, nieźle to wygląda. Dobry skok Słoweńca. Świetnie leci. No! Jest prowadzenie. I to jest ten, ale jakie noty! 60 za styl. Dostał maksa za ten skok. No to go tam sędziowie trochę pchali i wypchali go. No, trzeba przyznać, naprawdę ładny skok. Bardzo dobra próba. Jaka Debilak. No czy po swoje pierwsze podium dzisiaj, to tego no nie ocenimy tak od razu, ale naprawdę no trzeba będzie się mocno napocić w tym powietrzu, żeby Jaka Debilakę wyprzedzić, no bo no ale i naprawdę świetny stylowo trzeba przyznać. Naprawdę bardzo ładnie. No on na notach jeszcze ile nadrobił. Kanadyjczyk się wyłamał. No, nie mamy tej magicznej noty 5,20. No i wyraźnie Kanadyjczyk nie jest socjalistą. I zobacz, 7,9 przewagi. No, gdyby dostał takie standardowe noty, nie po 20, tak to tak mniej więcej 57,5 punkta, czyli 2,5 odjąć, no to tak 130. To i tak by była duża przewaga. To byłaby duża, no ale... No teraz to jest na razie... ostatnia nadzieja Norwegów na punkty w dzisiejszym konkursie. No, jak to dziwnie brzmi. Anders Hurtado Beisvang. Ruszył Beisvang. Ja myślę, że tutaj nie będziemy widzieli czegoś podobnego do skoku Karnerala. No nie, bo to będzie dobry skok. Bardzo dobry skok. Dobry skok Beisvanga. 133. No ale 3 punkty na notach stracił. Widzisz, skoczy odległość to minimalnie pół bliżej. Pół metra bliżej tylko. A tutaj zobaczmy. 3,9. To jest jakiś taki solidny handicap przed drugą serią. 2 metry i troszeczkę. No właśnie. Jaka Debilak przed Hurtado Beisvangiem. To jest pierwsza dwójka. No a teraz rekordzista skoczni. Ukrainiec w barwach Polski. Wojciech Becker. No. Panie Wojtku.
Frączeka jak zwykle. Przy tych fantastycznych notach jak debilaka, no to myślę, że tu trzeba skoczyć 135 wiesz. Dalej, bo wiemy jakie problemy z sędziami, z notami no, mają dawaj, nasi Wojtek, reprezentanci. Walcz! No i widzimy znowu fatalnie stylowo to wyglądało. 29,5, no będzie Wojtek Becker. Wracamy, proszę Państwa, jesteśmy podobni. Bez rewelacji skok Wojtka. Nic tutaj wielkiego nam Wojtek nie zaproponował w tym stopniu. No i stracił 6 punktów do jaki debilaka w samych notach. Ojej. Trzeba nad tym popracować. No, Polacy non-stop dostają kiepskie noty. Nawet Janusz Wietrzy Balkon nie jest oceniany najlepiej. No dosyć dobry skok. Zobaczmy to lądowanie Wojtka, widzimy. No, słabe. To tak wiesz, na pierwszy rzut oka się wydaje tak jak każdy, no telemark. Czyli tak, proszę Państwa, Wojtek Becker jest na miejscu 11. No i tak powiedzmy sobie szczerze, że w tym momencie do miejsca trzeciego wielkiej straty on nie ma, no ale to w drugiej serii trzeba naprawdę skoczyć daleko, no i przede wszystkim wylądować. Ładnie, stylowo. No właśnie, bo Wojtek tyle samo co on skoczył Jukko Sandokansa, tyle samo skoczył Wimo Wikole Kanstałe. No zobacz, on ma jest po 128,2, a Wojtek 125,7, no to jest 2,5 punkta, czyli to jest naprawdę dużo. Feniks Tarotse, no więc teraz możemy się spodziewać skoku naprawdę dobrego. Ruszył Duńczyk. Duńczycy w tym sezonie skaczą fantastycznie. Myślę, że tutaj będą zgarniać hurtowo te zwycięstwa w konkursach drużynowych. No, dobry skok. 133,5 metra i zobacz, noty. Noty jednak tutaj odegrały rolę, po prostu no. 3 punkty, tak jak mówiłem. Tutaj będzie się bardzo bronił tym skokiem debilak. No ty się cieszysz, bo ty Słoweńców lubisz. A ja lubię Słoweńców, lubisz. Mamy. Lubię ich naród i puchnie ich lubię. No widzisz, no. A z jako debilakiem jakoś tutaj rozmawiałeś ostatnio? Jakie są jego wrażenia przed tym sezonem? Jeszcze w tym sezonie nie zamieniłem z nim słowa. No też, to taki typ takiego bardzo spokojnego człowieka. On nie lubi, no. Nie lubi się, nie pcha się do mediów. No. Szybko ucieka do hotelu zawsze po konkursie. Tak. Nie można go. Zupełne przeciwieństwo Planicznego. Oj, Planiczny to jest. Lubi taki rozgłos. Szaleniec trochę. Rozgłos medialny. No. Robił trochę szumu wokół siebie. Podobnie zresztą jak Jaka Ronder. A teraz Jansen Butansu. Oj, wysoko. To może być prowadzenie z dobrym skokiem. Daleko. No, najdalej. Jednak. To jest najdalej. Nie. 33. I noty też słabsze. No i zobacz. No, wprawdzie Jansen Butansu bardzo podobny skok oddaje. Ale jaki debilaka nie wyprzedza. Teraz zobacz, teraz popularne są skoki 133 i 133,5. Wśród tych ciut słabszych było 130,5, a teraz 133 i 133,5. Mimo wszystko trzeba powiedzieć, że mimo tych warunków jest fajnie ciekawy, wyrównany konkurs. Tak, jest. Nikt tutaj nie odskoczył. Wszyscy mają realne szanse, nawet na zwycięstwo. Oczywiście, wszyscy mają realne szanse, proszę Państwa, nawet Kim Hono. No ale miejmy nadzieję, że ten trend skoków 133 metrowych teraz przełamie Janusz Wietrzy Balko. Janusz już na belce. Łukasz Gawron. Tym podejściem dla trenerów, proszę Państwa. Jak zwykle czeka. Nie są dobre. I ruszył Janusz. Nie są dobre, ale trzeba skoczyć. Trzeba powalczyć o swoje. Zobaczymy, jak w tych warunkach spisze się Polakoś z dużymi problemami po wyjściu z progu i to będzie skok dobry. Dobrze, ale znowu z notami będą problemy, chociaż 3.19. No nie jest źle. Jest już lepiej. 134,1 i to jest egzakwo miejsce z jakimś zawodnikiem, który nie pamiętam. Z którym? Wiem ci szczerze, znowu chyba zauważyłem u Janusza, ciut za wcześnie wyszedł z progu. Po prostu przeanalizujemy tutaj na tych zwolnieniach. Średno. Jeżeli już, to naprawdę minimalnie. Ale były problemy, no ale już taka mniej więcej od takiego środka, od takich 40 metrów nad zeskokiem, znaczy odległość 40-metrowa, już Janusz zaliczył, to już w tym momencie dobrał dobrą pozycję w locie, skorygował to wszystko i ładnie wylądował. Nawet to jest poprawny skok, jeżeli chodzi o noty, 132,5 metra, noty po 19, tutaj tylko 3 punkty do debilaka stracił. Janusz Wietrzybalko na miejscu 5 z szansami w drugiej serii na dobry wynik. 0,4 punkta straty do Jansena Butansu i to jest też niewielka. Tak.
strata do prowadzącego debilaka. Dokładnie. Myślę, że to będzie ciekawa druga seria. Będzie. Ale jeszcze i Janusz przełamał trend. Nie skoczył 133. Tak, skoczył 132,5. Proszę Państwa, jako jutro jutro zawody na skoczni, na której Janusz pierwszy raz stanął na podium, na tej mniejszej Lisgard z bakiem. A teraz Irok Denotantor Cormorant. No! Wczoraj Irok drugi. Przegrał tylko z Riku Pikanta Linerem. Jak będzie dzisiaj? Dobrze leci. Wysoko leci Irok i świetny skok! Jest zmiana lidera! 136 metrów! Świetna odległość, ale mimo tej odległości to nie jest duża przewaga. To jest nieduża przewaga, ale Irok Denotantor Cormorant no złapał formę niesamowitą. No. I powiem ci szczerze, nie jestem jakoś wielce zaskoczony. Po tej wtopie w Lahti zaczął Irok no latać jak zapowiadał no przed sezonem. Dokładnie tak, leci jak kormoran. No. Ptak. I on już się określił jakimś ptakiem. Irok Denotantor, kormoran. Piękny skok. Jak ten kopenhaski orzeł. Orzeł, no. Brawo, brawo. Jaki ma noty? Chyba po 19 były noty. 3-19. No więc 3 punkty odrobił sobie jaka debilak. I ta różnica nie jest duża, aczkolwiek Irok Denotantor, Cormorant pierwszym skokiem, z pierwszą notą powyżej 140 metrów jest liderem. I kolejny Duńczyk, Joe Matt. No Duńczycy w tym sezonie świetnie jak na razie. Wicelider klasyfikacji generalnej, no i to będzie piękna, ten piękny bój z Riku Pikanta Linenem. Oto zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. No i Matt, co pokaże, czy skoczy słabie dalej chyba, od słabie swojego rodaka? No nie wiem, bo jest świetnie! Świetny ten skok! 135 metrów i drugie miejsce! Ależ ciasno jest w tej czołówce. No proszę Państwa, Duńczycy, powiem Ci szczerze, skąd oni tutaj wzięli tę formę, to ja nie wiem. Skaczą po prostu rewelacyjnie. I Joe Matt, i Irok Denotantor, i Fenix Tarotsen! Może Fenix Tarotsen ciut słabi, ale naprawdę, no chcielibyśmy, żeby nasi zawodnicy skakali tak jak Fenix Tarotsen. No chyba doszło do formy, okrzepło to złote pokolenie Duńczyków. No, nadszedł ten czas, kiedy te Duńczycy przyjmują tą pałeczkę potęgi skoków narciarskich. Ale powiem Ci szczerze, oby to nie wyszło Duńczykom też tak trochę na opak, no bo powiem Ci szczerze, może ta forma jest tutaj dobra na początku sezonu, a w lutym, kiedy ona powinna być najlepsza, może być różna. Zobaczymy, ale na pewno to im zaprocentuje kraju, bo ludzie się będą garnęli do tych skoków. Tak. Dzieciakom to się spodoba, widzą, że są jakieś wyniki, więc będzie taka matomania może. Matomania! No ale ty, powiem Ci szczerze, Apoloniusz, no matomania już powinna być, przecież dwie pierwsze edycje Mediamondu wygrane przez Duńczyka, Franka Mata. No, ale... no i właśnie to złote pokolenie tak. tych dzieci, tych braci. No właśnie. Doszło właśnie do głosu, no i a ostatni zawodnik. Riku Pikantalainen, dwa pierwsze konkursy wygrane, no dzisiaj poprzeczka bardzo wysoko postawiona. No i co? Oleż spóźnił skok Antalainen, ale widzimy jego doświadczenie, no będzie dobry skok. Dobry skok, ale trochę straci. Będzie tu już strata, no. Siódmy, 134 metry, słabe noty. Strata blisko 6 punktów już do Cormorana. No i chyba dzisiaj Riku Pikantalainen nie wygra. Chociaż poczekajmy, no poczekajmy, no wiemy co się stało w Lahti. No ale widać, że troszeczkę jest niezadowolony. Spóźnił mocno to wybicie. Ojejej! Aż przejechał próg Antalainen. Ale to podziwiać go, że on z takiego spóźnienia skoczył taki fantastyczny skok. 134 metry mimo takich problemów na progu, no. No gdyby to skakał do Lafiera Ligator, to tam gdzieś na 30 metrze się ratował. Myślę, że Lillehammer byłby niezagrożony, no. Ten napis na górze. Riku Pikantalainen, szacunek za ten skok. No bo każdemu najlepszemu mogą się zdarzyć takie przypadki. No powiem Ci szczerze, że znając tego Antalainena, to jeszcze nie jest powiedziane, że on tutaj dzisiaj się nie będzie wdrapywał na podium. Myślę, że wygrać to będzie bardzo ciężko, ale podium no, jest realne. I realne też jest całe duńskie podium. Jest! Oj, to by byłoby coś nieprawdopodobnego. Jeszcze nam się nigdy nie zdarzyło, żeby zawodnicy z trzy miejsca na podium zajął jeden kraj. No dobrze, proszę Państwa, pierwsza seria jest za nami. Wygrywa ją Irok Denotantor Cormorant z notą 144, Joe Matt 139,6 jest drugi, Jacha de Bilak 138,9 na miejscu trzecim, najlepszy z Polaków Janusz Wietrzybarko na przyzwoitym ósmym miejscu z notą 134,1,
Kolejny z naszych, Wojtek Becker, jest na miejscu 17, no a pozostali nasi. To było Mikołaj na Jarosław, ach, jednego miejsca, miejsca 60 z Dolphem Beckerem. Szkoda. Myśmy mieli tutaj więcej emocji w drugiej serii. Na miejscu 35. No i sensacja! Bolesław Lisowski z Białorusi będzie skakał w drugiej serii, proszę Państwa. A więc drugą serię rozpoczynamy o godzinie 17.40, prawda? Tak. O godzinie 17.40 rozpoczynamy drugą serię, a tymczasem do usłyszenia. Słyszymy się za 10 minut o 17.30. 40, przepraszam. Pozdrawiam.